Szczęść Boże, witajcie w ten piątkowy poranek. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiackim. A ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich, idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu, idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich, dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. On rzekł do nich, zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował. To jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 12 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus, przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełno wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus, chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto ty jesteś? Powiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom, od chwili, gdy zmartwychwstał. Żaden z uczniów nie odważył się mu zadać pytania, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. To jest piękna scena, która dzisiaj zwróciła moją uwagę. Piękna scena, ponieważ oni czują się troszeczkę zmieszani. Właściwie czują się bardzo zmieszani. Nie wiedzą, co się dzieje. Z jednej strony serce w nich krzyczy, to jest Pan, z drugiej strony nie rozpoznają Go. Jest to jakiś inny Jezus, ponieważ jest to Jezus w chwale, Jezus po zmartwychwstaniu. Nie odważają się postawić Mu pytania, kto Ty jesteś. Wobec tajemnicy, która przed nimi staje w osobie Chrystusa, brakuje im odwagi. I to jest piękne. Dobrze posłuchajmy tej lekcji, która daje nam dzisiaj ta Ewangelia. Bo my nieraz chcielibyśmy każdą tajemnicę rozwikłać. Nieraz chcielibyśmy z drugiego człowieka wycisnąć do końca to, co nam on sygnalizuje w pewnej tylko mierze, w takiej mierze, w jakiej jest gotów, w jakiej chce to uczynić. Nie przenikniemy wszystkiego, co jest w drugim człowieku. Wiele spraw zostanie tajemnicą, zostanie niepewnych, niejasnych. Nie zawładniemy tym, a chcielibyśmy. I warto się powstrzymać przed próbą eksploatacji tajemnicy świata, drugiego człowieka i Pana Boga. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.